Dzień dobry, kolejny odcinek z cyklu odpowiedzi na pytania. Na pytania maratończyków, na pytania widzów i słuchaczy. I żeby wprowadzić nas do odpowiedzi na pytanie, to chciałbym opisać taką sytuację, która, jak okazuje się, nie jest wcale odosobniona. To znaczy, zgodnie z zasadami transurfingu buduję sobie slajd docelowy. Opis sytuacji, w której mój cel jest już osiągnięty. I okazuje się, że wchodząc w stan efektu końcowego, w stan tego slajdu, czuję się tak fantastycznie, tak euforycznie, mam taki przypływ ogromnej energii, że w zasadzie powinno być dobrze, ale dochodzę do wniosku, że to źle, że jest tak dobrze. I zaczyna mi świtać myśl: nie ciesz się, nie ciesz, bo zaraz będziesz płakać. No bo jak tak za bardzo jest ci dobrze, to zaraz tak się to wszystko porobi. I tutaj przychodzi nam do głowy pojęcie nadmiernych potencjałów, zawyżania ważności, sił równoważących. I w zasadzie transurfing miał służyć temu, żebym poczuł się lepiej, żeby mi łatwiej było osiągać cele. A tutaj okazuje się, że nawet jak jest łatwo i dobrze, to źle. Bo pewnie zaraz będzie gorzej. Zobaczcie. Zasadniczo wszystko w tym świecie krąży i opiera się na energiach. Chcemy mieć dużo energii, chcemy być ludźmi energicznymi, chcemy mieć siłę na to, żeby sięgać po cele, żeby żyć, żeby dobrze żyć, żeby wykonywać różne rzeczy, aż tu nagle okazuje się, że mogę mieć za dużo energii. To źle, jak mam dużo energii. Chodzi w tym życiu o to, żeby czuć się dobrze. Aż tu nagle zaczynam czuć się zbyt dobrze. I czuję się źle, bo czuję się dobrze. Co tutaj się dzieje? O co tutaj chodzi? Po co nam ten transurfing wobec tego, skoro robi nam za dobrze? Energia sama w sobie nie ma żadnego sensu. Przecież ona jest po coś. Ona jest po to, żebyśmy ją spożytkowali. Ona jest po to, żebyśmy ją użyli do czegoś. Przecież nikomu nie przyjdzie do głowy zamówić u dostarczyciela prądu ileś tam set kilowatów energii, żeby mieć. Ktoś może zgromadzić w jakimś akumulatorze stosowną ilość energii po to, żeby gdyby dostawy standardowe zostały wstrzymane na jakiś czas, tak zwane wyłączenie prądu, żeby można było uruchomić ten generatorek, ewentualnie akumulator, powerbank czy coś innego i tej energii użyć. Ale energia zawsze służy do użytku. Sama wolna energia nie ma żadnego sensu. Ona nam nic nie daje. Prąd elektryczny w gniazdku jest po to, żeby uruchomić pralkę, zmywarkę, wyciskarkę do soków, boski ekspres do kawy, boski młynek do kawy, kostkarkę do lodu. Sama energia bez odbiorcy tej energii nie ma większego sensu. I teraz my nagle zaczynamy się bać, bo czujemy się zbyt dobrze. Czy to może być zawyżenie ważności? Bo jeżeli zawyżamy ważność, skupiamy potencjał w jednym miejscu, no to rzeczywiście jest to zaburzenie energetyczne, jest to fenomen, który mechanizm nazywany siłami równoważącymi zlikwiduje w najprostszy sposób, w taki sposób, żeby nas jako źródło tego fenomenu unieruchomić, dać nam w jakiś tam sposób w kość odsunąć na bocznicę. Rzeczywiście nadmierne potencjały są szkodliwe dla nas. Ale nadmierny potencjał, czyli zawyżenie ważności, zawsze następuje w stosunku do czegoś. No bo skąd wiem, że zaważyłem ważność? Ponieważ istnieje drugi biegun. Mogę porównać
ten potencjał energetyczny, który mam, z innym. Jeżeli nie ma tego porównania, no to nie ma zawyżenia ważności. Czyli jeżeli mój cel w postaci slajdu docelowego wywołuje we mnie euforię, wywołuje we mnie potężny przepływ energii, no to bardzo dobrze. Tylko powinienem tę energię spożytkować w najprostszy sposób. Nie wiem, umyć okna, odkurzyć mieszkanie, chyba że to robi już za nas robot, bo on to robi bardzo dobrze. Wyprać coś, wskoczyć na bieżnię, pobiegać, zużytkować energię. Każdy nadmierny potencjał rozprasza się w działaniu. Więc zobaczcie, nie ma co się martwić tym, że mamy za dużo energii, że za dobrze się czujemy. Nie ma, że za dobrze się czujemy. Czujemy się wyśmienicie? Zróbmy coś. Mamy nareszcie potencjał, dzięki któremu możemy zrobić coś pożytecznego, coś fajnego, co lepiej byłoby po prostu nie mieć żadnej siły, narzekać, stękać. To dobrze, jeśli slajd wywołuje w nas potężny zastrzyk energii, bo możemy z tą energią coś zrobić. Gdybyśmy teraz po prostu siedzieli i rozkoszowali się tym, jak to mi jest dobrze, to rzeczywiście możemy stworzyć nadmierny potencjał. Możemy, to nie jest wcale powiedziane, że tak będzie. No więc to chyba jest oczywiste, że jeżeli mamy przypływ energii, to nam się chce czegoś, chce się coś zrobić, no to zrób to, sięgnij po to. Dzięki temu zużyjesz tę energię i nie będziesz mieć nadmiaru i nie będzie nadmiernego potencjału. Żeby stworzyć nadmierny potencjał, żeby stworzyć tę biegunowość, potrzebne jest porównanie. Czyli na przykład jeżeli powiem, jak już osiągnę to, co mam w slajdzie, to wtedy będę szczęśliwy. Mam dwa bieguny. Jeśli to. I tutaj mogę stworzyć nadmierny potencjał. Ale jeżeli mówię, jak myślę o moim celu, to już czuję się ekstra. Jest tylko jeden biegun. Tutaj nie ma mowy o zawyżeniu ważności. Nie ma mowy o zawyżeniu ważności. Podobnie zresztą, jak jeżeli na przykład mówimy albo myślimy o sobie, to już jest ważność wewnętrzna. Można oczywiście, jeszcze będę o tym mówił w odpowiedzi na jedno z pytań, ale tak tylko zaznaczę. Czy myślenie o sobie dobrze stwarza nadmierny potencjał? Czy ja przypadkiem nie stanę się wtedy zarozumiałym pyszałkiem? Nie. Jeśli nie ma biegunowości. Bo jeśli czuję się ze sobą dobrze i mówię, jestem wspaniały, jestem wybitny, jest mi ze sobą dobrze, no to dobrze. Pod warunkiem, że nie tworzę drugiego bieguna i mówię, jestem lepszy niż Kowalski, jestem lepszy niż Iksiński, jestem lepszy niż Y-kowska, Z-kowska. Porównywanie się jest szkodliwe i tworzy nadmierne potencjały. A jeśli jest tylko jeden biegun, no to chyba dobrze, bo to znowu stwarza mnóstwo energii, którą należy znów spożytkować. Przecież o to nam chodzi, żeby mieć dużo energii. O to nam chodzi, żeby móc robić różne rzeczy, a do tego potrzebny jest nam dobry przepływ energii. No więc jeżeli coś, jakaś myśl wprawia nas w taki dobry stan, no to jak najwięcej tych myśli, to zapiszmy sobie nawet tę myśl i wracajmy do niej, żeby znowu poczuć się dobrze. Na temat tego, jak unikać nadmiernych potencjałów myśląc o sobie, czy tworząc afirmacje na swój własny temat, o tym jeszcze będę mówił, ale mam nadzieję, że rozumiemy już teraz, że to nie jest tak, że po radości musi następować smutek. To nie jest tak, że może nam być zbyt dobrze. To nie jest tak, że jak jest nam dobrze, to źle. Jak jest nam dobrze, to dobrze. Tylko pamiętajmy o tym, że właśnie o to chodzi, żeby mieć dużo energii, miejmy dużo energii i używajmy tej energii, bo wtedy będzie z tego jakiś pożytek.